zaświadczenie o tym, że byłem internowany, to chyba dostałem, jak wyszedłem z Rakowieckiej, już później po stanie wojennym, nie wiem, w jaki sposób to trafiło do mnie, bo ja nawet nie wiedziałem, że ja jestem internowany. Po prostu dopiero z głośników, bo oni nam puszczali, pamiętam, cały czas leciała taka piosenka Rosiewicza, Chłopcy Radarowcy, to była ich ulubiona piosenka, oni to nam puszczali i co jakiś czas puszczali komunikat Jaruzelskiego o tym, że stan wojenny, że tak, ale to było gdzieś po tygodniu czasu, że jest stan wojenny, że tam żadnych informacji, żadnych wiadomości, wiadomo jak to w tym, nie dostawaliśmy. Dopiero jak zaczęli ludzi wrzucać do aresztu, no, to, a tak prawdę mówiąc, jak co tego, to dopiero jak nas przerzucili do Zabrza, po 3 miesiącach, wtedy już naprawdę dostaliśmy pełną informację, bo tam była pełna izolacja, ani gazet, ani nic, prawda, tylko się siedziało w tym. Najgorsze to były, tak jak mówię, na Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach, bo to w ogóle nie były warunki, bo tam jak bydło nas trzymano. Natomiast Zabrze, to już łóżka przynajmniej były, prawda, piętrowe, już to można było się wymyć, wykąpać, prawda, już troszkę warunki były inne. W Łupkowie, no to już to, co sobie wywalczyliśmy, prawda, to mieliśmy, prawda, czyli spacery, prawda, z domu dostawaliśmy dużą pomoc, czyli tam już paczki żywnościowe raz w miesiącu, odwiedziny, prawda, no jak w obozach, jak w więzieniach, prawda. No mieliśmy z grupy ludzi, którzy nie byli ani związani z tym elementem przestępczym, choć w Łupkowie były pawilony skazanych i internowanych, ale mieliśmy osobne pawilony. Także no Rzeszów był trochę taki trudniejszy, bo to było typowo klasyczne, bo tu były ośrodki jakby takie, prawda, baraki i nie było to takie uciążliwe. Natomiast w Rzeszowie już było trochę gorzej, bo to były cele, jednak te typowe klasyczne więzienie, prawda. Ale no co, no, nie można narzekać, prawda, no co będę narzekał. No, więzienie to więzienie, no, człowiek nie był na urlopie, tylko był zatrzymany i zamknięty. Ja i Tadeusz Góranowski nas, pamiętam, to byliśmy chyba dwóch, których wypuszczono na sam koniec. Przewieziono mnie, to był 23 albo 24, już nie pamiętam, chyba na Wigilię do domu przyszedłem, tak. 23 nas zabrali z Łupkowa, 24 rano, całą noc żeśmy jechali, na rozmowę, w rozmowie brał udział Gruba, i Baranowski, którego pamiętałem ze względu na to, że on później był zastępcą Szaramy w Łopie, co mnie to bardzo zdziwiło. No i kazali mi podpisać jakąś lojalę, że nie będę tam działał na szkodę tam państwa, że tego, no zawsze mnie postraszył, tam oczywiście nic nie podpisałem. I tak jak stałem, tak mnie z tego, z lompy puścili, ja z tym mandżurem z więzienia stoję na tej ulicy, kurczę, ani pieniędzy, ani nic. Noc, bo to już było gdzieś godzina 18 czy tam 17 i jechał taksówkarz. Go zatrzymałem i mówię, proszę pana, czy mógłby pan mnie do ŻOR zawieźć, nie mam pieniędzy na miejscu, tam żona zapłaci, bo mnie mówię, z internowania wypuścili i muszę się dostać. I mnie zawiózł do samych ŻOR, ani pieniędzy nie chciała, nic, tak za darmo.